Siema, siema, witam wszystkich. Podczepiamy opryskiwacz pierwszy raz. Będziemy nalewać wody, sprawdzać szczelność. Będzie wszystko git, to naleję oprysku. Ale nie, wody najpierw. I przetestuję ten. Przetestuję, znaczy ustawię go ciśnienia. O kurwa. Chcę go cofnąć, czy co? Czy podepnąć? Podepnąć go? Ile? Troszkę. Tylko? Będzie? Dobra. A z tej strony? A z tej strony troszkę dobrze. Dobrze, ciężki jest. Daj zabezpieczenie. Jeszcze ta śruba. Tylko ja jej chyba teraz nie przełożę. Aha. Kurde. Weź to troszkę w tamtą stronę. Próbuj pchnąć. To. Kurde. No. Czekaj. Co to nie pójdzie? Nie, bo nie chcę nic tu połamać. A tamtą stronę? To podnieś tam, do góry. To nie wiem, czy to już nie podniesione jest. Masz, dobra, spadło. Czy ja to tak oddam? Daj, przełóż tę śrubę. Jeszcze? Trzymaj. Dobra, jest. Może go podniosę. A czekaj, przesuniemy go trochę w tą stronę. Daj go przesuniemy troszkę w tą stronę. No. O kurwa, go tak nie przesunę. Czekaj, go troszkę podniosę. Strona do ciągnika kordowego. Tutaj nie na drogę. Bo tu zardzewiały był. Aha. Może i tak. Aj, tym i tak się lepiej podpina niż tamtym. Weź ten wałek tak do góry trochę przytrzymaj. O! Dobra, czekaj. Zaskoczyło. Oho, on teraz tu nie przejdzie. Nie, dobra, może przejdzie. O, czekaj. Oj, sorry. Ty, to czekaj, co to, tak blisko jest tego? No. Aha, o kurwa. To może... To co to zrobić? Już blisko mocno jest. Co to przeszkadza? No żeby ten, żeby kurde nie uszkodzić nic, nie? Jak ja go podniosę, to żeby wałek nic nie uszkodził. Dobra, za blisko jest. Kurde, na tych ramionach może go wysuniemy, co? A, tylko tę śrubę teraz trzeba będzie jeszcze bardziej rozkręcić. To jeszcze raz go musimy rozczepić. Całego. Dobra. Wyciągnąłem zabezpieczenie. O, dobra, jest.
bulce ogarnąć. Ty, dobra, idę normalnego bolca przyniosę, ale nie będę się z tym bawił. Szkoda ten, jakby spadło. Sześciące na pewno jest. Jest? Teraz może być git. Czy mało się odsunęło? Co? Nie, a na razie ten, może nie ruszy, tak żeby na razie podniosę i zobaczę, jak to wygląda, żeby się nic nie połamało. Będzie git chyba. Co, tak niezadowolony. Kurwa, pachnie w środku. Jeszcze. Puścisz wodę? O, czekaj, ja tak zrobię. O, tu jest zawór odkręcony. Co jeszcze? Olej w pompie. Olej kapie. Trendy kapie. Dobra, niech tu się woda naleje. Ja to zaraz będę testował tak na pusto. Znaczy no, na czysto, w sensie samą wodą. Jadę na ogród. Zobaczę. Postawiam ciśnienia. I wtedy dopiero, kurczę, pojedziemy odżywić troszkę pszenicę. Wodę mam nalaną. Jeszcze tutaj do tej membrany. To jest chyba jedna. Czy dwie. Tutaj jedna jest, to napompuje powietrza. Kurde, jak tu podejść teraz? Jak to jest? Nie wiem, czy tu podejdę. Jesteśmy na ogrodzie. Już to wieko zakręcę. Witam, po przerwie opryskiwacz ustawiliśmy, kolega mi pomógł to wszystko wyregulować. Nalałem wody, tutaj rozrobiłem mocznik i siarczan, do tego jest tytanit plany i będę odżywkami pryskał pszenicę. To będzie taki pierwszy test opryskiwacza. Tutaj fajnie, wszystko wygodnie, pod ręką, wystarczy się obrócić, że nie jest źle. Tu wyjeżdżam już na pole, zaraz go rozłożę. Fajnie to się rozkłada, nie? Oj. Trochę słabo te ścieżki porobiłem. Trochę słabo te ścieżki porobiłem.
może wszystkie sekcje. Muszę się troszkę przestawić, bo słabo te ścieżki zrobiłem. Powolutku, nie śpieszę się. Zobaczymy, ile na godzinę w ogóle jadę na Janosiku. Teraz jest chyba dobrze, jakieś 6-7 na godzinę. To na razie testy, także sama używka na pewno nic nie poszkodzi, jak wyjdzie jej za dużo. Idzie, podoba mi się to. Nie wiem, jak tam będzie wydajność tej cieczy, czy wystarczy, czy nie wystarczy. Bateria mi się w GoPro skończyła, jak pryskam to pszenicę. Nie starczyło mi, zostało tam kawałek niedopryskane. Zabrakło, nie wiem, może 30-40 litrów. Teraz mniej więcej policzyłem, jak to idzie i leję pod fasolę. Tutaj po wierzchu, żeby popryskać po sianiu. Bryskiwacz fajnie pryska. Wszystko jest ok, nic tam się nie działo z nim złego. Tylko mówię, bo trzeba jeszcze, kurczę, sobie to pomierzyć, bo na początku chyba za, bo ogólnie chyba za wolno jeździłem. Teraz troszeczkę przyspieszę i ten, i myślę, że już powinno być ok, tak to przeliczyłem. Zobaczymy, tak plus minus to do 30 litrów, żeby się zmieścić, to już będzie super. Tylko poziomowanie też fajnie działa. Elegancko. Wszystko chodzi. Czekam tylko, żeby ta woda się nalała. Już jest jakieś 450 litrów. Trzeba mi 500. No to jak jest 450, trzeba mi 500. Także jeszcze moment i też wleję to. Będę pomieszał mieszadłem i ten. I lecę, popryskam to i kurczę majówka.